serię Speed 17. Już chciałem powiedzieć Speed 16. Przyzwyczajenie, sorry. Ale dzisiaj nagrywam sobie pierwszy odcinek kariery na Habowę. Dzisiaj mam dla was 3 spotkania. Odcinek będzie trwać około 36 minut. Niektóre nawet godziny będą trwać odcinki. Bo w jednym odcinku zrobię cały miesiąc. A będę robić kilka sezonów. Tak się prezentuje skład, możecie sobie zobaczyć. Możecie sobie przerwać wiadomość, ale ja nie przedłużam ile stawiam kariera. Odcinek będzie się nazywać kariera Lech Poznań. I część jakiś tam. Przypominam, dzisiaj 3 mecze przed nami. W jednym odcinku 3, bo na przykład zobaczyłem wszystkie miesiące, teraz i maksimum od meczów to jest 5. Będzie różne, 3, 4, minimum 3 mecze, czyli minimum około 400 minut będzie trwać odcinek, a maksimum ponad godzinę. Około ponad godzinę. Ja nagrywam minutę i około 38 minut będzie trwać. Ekstraklasa, Lech Poznań, Jagiellonia. Widzieliśmy sobie komentatora i bardzo dobrze. Bo mnie tak już nerwia. Komentator, że już sobie go wypisałem już dzisiaj. Bo Jagiellonia, miej nadzieję, jest ciekawy mecze, a teraz już się skupiamy na grze. I Lech atakuje. Lech Poznań atakuje. Nasz zespół atakuje, ale widać. Nieskutecznie, chociaż była szansa już. Uwaga. Sorki, że tak długo nie było odcinka, ale po prostu dzisiaj przede wszystkim już nowym dawno nagrywać, ale coś mi się spsuło w aparacie i musiałem uruchamiać ponownie mój komputer. No i tak to było. Ale teraz już jest wszystko normalnie. Mam nadzieję, że więc już nie będzie takich wpadek. Już się bałem, że nie będę mógł nagrać odcinka dzisiaj. Ale mogę na szczęście nagrać. I oczywiście przespać, bo nagrano się po to, żeby je przespać na YouTube, bo potem. No. Lech Poznań teraz atakuje. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie oglądać te najbliższych 5 sezonów w FIFA 17. Karierą Lecha Poznań. Dobre! Oj, sorki. Coś się pojawiło, ale już teraz panuję nad sytuacją i gramy. Fajnie, że można tak nagle przerywać komuś ataku, nawet jak kilka leci w powietrzu do bramki i coś możemy przerwać. No, kurde, Jagiellonia atakuje. Mam nadzieję, że ja wygram chociaż jeden mecz albo zremisuję, bo nie chcę wszystkich meczów przegrać. I oczywiście nie dawajcie łapy w górę, broń Boże. Bo dajcie łapki w górę, oczywiście możecie dać łapki w dół, ale będę zresztą, jeśli będzie więcej łapek w dół niż w górę. Będzie dla mnie stresujące wtedy. No, na scenę oczywiście. No nie, to ja byłem tam wtedy. Ja wyglądam jak Messi. Bo możesz sobie ustawić swojego awatora. Nie tak jak w innej FIFA, tylko koszulę, jak ma, co ma mieć. Dres, koszulę, czy krawat. Tylko tak można ustawić sobie awatora. I ma właśnie około 10 awatarów do wyboru, a mój ulubiony awatar jest ten podobny do Messiego. Jakby taki Messi trener. Leo Müller. No nie! Nazwałem się Maciek Skorża, bo kiedyś był taki trener w Lechu Poznań. Nie znam na bardzo Lecha Poznań, ale mój kolega zna i pozdrawiam cię, Sebastianie.
I mam nadzieję, że dasz łapkę w górę i jakiś pozytywny komentarz, że chcesz więcej takich filmów. Bo jasne, że będę nagrywać bardzo dużo filmów z tej serii. Na pewno z jakieś 20. Przypominam, w każdym odcinku będą długie odcinki, dłuższe niż takie zwykłe. To będą 30-minutowe przynajmniej odcinki. 40-minutowe przynajmniej odcinki. Może będę je trochę przesyłać, ale trudno, nie obchodzi mnie to. Chodzę, żeby wam się to podobało. A nie, ile będę przesyłać. Oczywiście wolę, żeby się to krótko przesyłało. Maciej Gajos. Teraz. No i Lech Nielsen. Nielsen! To specjalnie do ciebie jest tego. Specjalnie do ciebie. Zrobiłem karierę twoim ulubionym klubem. Z Poznania. Pozdrawiam cię z Poznania. Pozdrowienia z Warszawy. Ekstraklasa. Pierwszy mecz 0-0. Chyba kitu na razie mecz. Pierwszy. Kiedy nagrywam już? No, czyli 10-5-1 mecz, czyli najdłużej będzie raczej około 45-50 minut. Dzisiaj będzie chyba najkrótszy. Zwykle będą mogli się pojawić się wcześniej odcinki, a zawsze w sobotę. Nie wiem, w sobotę może na to 11. Się pojawię, króje! I po prostu tak nie miałem na bardzo czasu, nie chciałem się uczyć i wszystko. I wiecie, jakie tam rzeczy. Rzeczy ucznia. Niestety. Ale czas na nagrywanie na YouTube też jest. Czas na nagrywanie na YouTube na szczęście jest. Dzisiaj kariera Lech Poznań. Prowadzenie kariery Lechem Poznań. Będą takie odcinki się pojawiać teraz, we wtorki, piątki, soboty i niedziele. Soboty i niedziele po dwa odcinki. W środę. A nie, przepraszam, to odcinki mają się pojawiać. Środy, piątki, soboty i niedziele. Środy. I piątki po jednym, a w sobotę i niedzielę po dwóch, czyli ogólnie 6 odcinków tygodniowo. Nie wiem, bo 5 sezonów będzie trwać około, nie wiem, może 20 tygodni, nie, 5 może nawet tych długich tygodni. Już trochę w tych miesięcy jest, na ten odcinek będzie, no nie, jeden sezon obstawiam, że będzie 2 tygodnie. Oczywiście nie będę tutaj podać, bo będę też tego Gdańsk, Legion Warszawa oczywiście. O Legion Warszawa nie zapomniałam, nie bójcie się. Ale po prostu chciałem wreszcie jakąś inną karierę oprócz Bayerna, Lecha i Stuttgartu. Wreszcie chciałem Lechem Poznań zagrać. Karierę w tej najnowszej FIFA! No i to jest karny! Jezu, jak włochasz. Ciekawe, jak się nazywa ten 15 lipca, tutaj nie mam turnieju przedsezonowego, bo 15 lipca już się zaczyna turniej, już się zaczyna liga, więc a turniej będzie trwać z miesiąc. No nie! Jaka obrona! I pierwsza parada w tej serii. Z rzutu karnego oczywiście. No je wierzę, jak co ja zrobiłem? Albo spalony? Nie, spalony nie. Niby ja spalowałem, ale nie wiem gdzie. Ale piękna prawda, trzeba przyznać, bo wielkie prawa. Czapki z głów. Kurde, no tak blisko było. Tak blisko jak ja. Tak blisko. Uwaga, uwaga. Bum, dobrze. Nicky Bill. Nielsen to jest Nicky Bill. Nicky Bill Nielsen. Bo Nicky Bill
się tak nazywa Nielsen. Nicky Bull. Nie wiem, może w piątym odcinku się pojawi mecz z Legią Warszawa. Nie wiem, jak on się potoczy, szczerze mówiąc się go boję. Na szczęście Puchar Mistrzów też będzie. Nie będzie sama liga. Bo zamiast Arki Gdynia, bo najpierw była Arka Gdynia, ale ja chciałem grać. Bo Arka Gdynia jest za słaba. Na tą liga Lech jest dobry. Na Ligę Europy albo na Ligę Mistrzów, na Puchar Mistrzów. To się nazywa Euroliga. Liga Euroliga kwitnia, Liga Mistrzów to Puchar Mistrzów. Fajnie nazwali, ale Szymon Pawłowski teraz idzie, nie zastanawia się. Po prostu idzie. Ale oczywiście piłka dla nich. Ale naprawdę, jeśli przez to przegram, jeśli przez to zremisujemy, to ja się wkurzę. Nie zremisujemy, nie możemy z takimi człowiekami zremisować, no. Bo to będzie wtedy niefajnie. Bo ja chcę przynajmniej jeden mecz wygrać tutaj w tym odcinku, a się na to nie zapowiada. By był początkujący, o, to by się nacieszyli. No, kurde! No nie, o, dobry, to był dobry atak. Pierwszy dobry atak, jest. Bo jeden mecz w jednym odcinku to za mało. 3, 4, 5 meczów w jednym odcinku będzie w tej serii. Minimum 3, a maksimum 5. A! Kurde, robot. Udział się w 90 minuty, gdyby strefę wziął. Trzeba było tylko od razu. Co? Dobiegnie jeszcze do niego? Nie, ale koniec pierwszego meczu. Ile trwał? Właściwie 11 minut. No, czyli 12 minut. Tak jak zaplanowałem jeden mecz nagrywać. 12 minut. To jest najkrótszy, krótko się już nie da. Na pewno on nie spadnie komputer. Nie spadnie raczej. Ale dobrze. A drugi mecz w tym odcinku to jest mecz z Ruchem Chorzów. Lech Poznań jest na 11 miejscu. O kurde. Ja znam, ciekawie jestem w różnych tabeli. Nie pokazują nawet. To jest mecz nie dla dzieci teraz będzie. To są 22:00. To mnie wiele wyjątkowe, takie wprowadzenie, to jest wyjątkowe tylko jeden odcinek. Zwykle będą mam dwa odcinki w niedzielę w tej serii. No nie! Lech Poznań Ruch Chorzów. A jeżeli nie wybrali tych samych stroi. Uff, nie. Zgadnie się odróżniają. Ach! Najważniejsze, żeby koszulki się odróżniały. Bo bez tego to ja mogę przegrać. A z tym już mam większą szansę. Ja wiem, z kim gram. To jest najważniejsze, że wiem, jaki gdzie jest mój zawodnik teraz. No i teraz Marcin Robak. Ej! No i to jest już też Grodzicki. Grodzicki, myślę, że. Nie. Grodzicki. Czy to będzie czerwona? Czerwona, panie sędzie, czerwona to jest. Panie sędzio, czerwona, Grodzicki. Przepraszam bardzo, czerwona, tak jest. Czerwona kartka. Rafał Grodzicki. Szymek Pawłowski. Jest! Pierwszy gol tej serii. Dla nas. O, już po czerwonej kartce. Gracze Poznania to skorzystują. Oczywiście chmur po włosku mógł grać, ale już Marcin Robak strzela na 1-0. Marcin Robak, czyli
poprzedni mecz w 89 minucie miał jeden atak i w 90 kolejny żadnego nie skorzystał, ale teraz już skorzystał i to może się okazać, że albo to jednak będzie się to miejsce. No i może ja najbardziej chcę wygrać oczywiście ten sezon i najbardziej w ogóle to ja chcę nie spaść do drugiej ligi. Ale Kazar dobrze zatrzymał. Ale jakby był karny, to raczej bym obronił, ale... Bo ja wiem, gdzie najczęściej strzelają. Ale nie chcę się przegrzał! No i przegrzał się. To jest zawodowiec. Żeby nie było, że to jest rzutując nagle. Ale się przedał Nielsen. Świetnie. Wybornie. W ogóle muszę... Dobra. Ale ile już nagrywam? Około 15 minut. Okej, 17 minuta. Jest dobrze. O Boże. Dobrze. W tym meczu jeszcze jeden mecz i kończymy odcinek. Bo obiecałem wam, że w jednym odcinku będzie jeden miesiąc. Ze wszystkie gry. Nie! No, jakby podał dobrze, to byśmy byli już na pewnej pozycji, a teraz Marcin Robak! Marcino jest! Robak! 3-0 mogło już być w 28 minucie. 28 minuta. 2-0 dla naszego klubu Lecha Poznań. Tamas Kadar. Kadar, zatrzymaj go! Tak jest! Brawo! Brawo Kadar. Dobre! Teraz Nielsen! Nielsen musi to być gol! To musi być gol! Tak jest! To musiał być gol, bo... Jeśli z tego gola, jeśli z tego nie byłoby gola, to... Nick Bill Nielsen strzelał drugiego gola w tym sezonie Ekstraklasy. Naprawdę byłoby dobrze. Jakbyśmy utrzymali ten wynik, albo najlepiej... Bo 3-0, no fajnie. Jakby, żeby nie było, to żaden nowicjusz, żaden zawodowy, żaden rzutujący z amator, zawodowiec. I nic nie ustawiałem jakby co. I po prostu tak dobrze gram. 3-0 prowadzę z zawodowcem. Uwaga! No świetnie! Nielsen! Ach! Nielsen. Lipski jest też stopnąc skuteczności Polań teraz. Bardzo ładnie Oleksy. A nie, Oleksy ta grała w ruchu odrzut. Przepraszam. Ha i kurde, blisko było. O! Ara Juri. Żółta kartka dla Ara Juri. Juriego. Ja zawsze. Ja wolę pomocnym to robię, nie? Dobrze. Bardzo dobrze właśnie. Właśnie o to chodziło? Nie. Dobrze. Burić. O Boże. Druga połowa drugiego meczu w tym
tym odcinku i w tej serii już za nami. A teraz pierwsza połowa drugiego meczu, przepraszam. Teraz zaczyna się druga połowa. No nie no! Jak? Aj! Przemek Pawłowski wybija. I tak nikt nie dobrze tutaj. I nie, nikt nie mógł dobrze stanąć. Ara Juri. Dobre. Hummels. I co mnie to obchodzi, że Hummels przyszedł do Bayernu, bo Hummels przyszedł do Bayernu jakby co? Ja teraz w Bayernie środkowy obrońca. Razem z Boatengiem, obok Boatenga. Jakby im było mało. No nie, znaczy Hummels też, nie to, że oni ich zmusili przymusu, tylko Hummels sam chciał wrócić, bo do klubu gdzie się tam wychował, to też wychowany w klubu Bayern Monachium. Jest wychowankiem tego klubu. Tam grał od dziecka. Ło ludzie, co to było? Jeszcze dobiegnie! Jakim to do mojego wieku? O Jezu! Dobrze. Ja cię! Nie wierzę! Szymek Pawłowski. Nie! A ty! O wy... Nie! Lipski! Wybijaj, dobrze! A, Wojciech Skaba tam... Wojciech Skaba, czyli były bramkarz Legii Warszawa, teraz tutaj aktualnie broni w ruchu Chorzów? Nie wiedziałem. Wygląda arogancko. O ludzie! No nie! Jakim? Co to było? Ale! Pazio. Hanzel. Urbańczyk. Kurwa. Oleksy. Walski. Czy Wilsz obroń? A! Dobrze zablokował. Jezu, nie! Wilusz! Maciej Wilusz! Wiedziałem, że mogę nazwać Maciej. Ale M. Wilusz! W każdym razie F. No jaki fart! Podaj! Świetnie! Jaki! Ale byłby gol fantastyczny! Gol serii to mógł był. Dobrze, nie straciliśmy bardziej, że lubię te konto w tym sezonie. No nie! Jak? No nie, już mieliśmy grać czyste konto. Bo było w tamtym meczu nie było bramek. W tym meczu odrabiamy to. Strzelamy te bramki, które miały być też w pierwszym spotkaniu. Łukasz Strzałka sfaulował. Brutalnie. A! Formella. Ara Juri, który ma już żółtą kartę. Widać, że chce dostać czerwoną. Wow. Jaki. Ale teraz nagrywam 25 minut.
Co to było, jakiś pucharowy mecz, czy co? Co się tak cieszyli? Czy my gramy jakiś mecz? I to jest czwarte miejsce! Arka Gdynia prowadzi! I uwaga, teraz na zakończenie tego odcinka. Meczem z Wisłą Płock. Czyli byłem winkiem tej. No już na siódmym, ale. Ale inni mieli. A Wisła Płock jest lepsza od nas w tabel, czy nie? O, nie. Ostatnia! No Legia Warszawa, no! Iloma bramkami musimy wygrać? Trzema bramkami musimy wygrać teraz. Początku wygrałem 30, okej. No to możemy wygrać trzecie spotkanie. Ile się już nagrywa? 26 minut, okej. 38 minut. Oczywiście oglądajcie do końca odcinki, bo im bardzo na tym zależy, żeby przynajmniej w ciągu roku było 200 wyświetleń. O Jezu! Wisła, Płock, Lech Poznań, zaczynamy. Europark, Płocku. Damy Płocku na Europark. No i teraz już Wisła w kontrze. Krivec. Kante, Jose Kante. Pawłowski, Boże. Nie. Świetnie. Aj. Szymon Pawłowski, nie dobiegł. Piotrowski. Piotrowski. Zbyszowski. Zaczynę koszulkę, pociągajcie go. Dominik. Nie, Furman został skolowany. Dominik Furman został sfaulowany. No i Jose Kante nie! Dobrze. Żeby karny nie. Bulić obroni to i nic karnego oczywiście. Minister? Aj! Doszedł i świetnie! Aj! Szkoda, już była pierwsza kontra Macieja Gajosa. Szymon Pawłowicz. Pawłowski oczywiście. Formella, Boże! Ciełpi niż złapał. Bramkarz mi się po co łapał to? Ciełpin! No panie! Ach! No nie! Ajajajajaj! Dobre! Tomasz Kędziora? Tomasz Kędziora! Tomasz Kędziora! Chcę przynajmniej mieć ja się sekundą. Da. Pawłowski? Panie! Czyżby kolejna czerwona? Sylwestra, czerwona, to musi być. Żółta, okej, ale kolejna kartka w tej serii. Czwarta kartka w tej serii już. Ale teraz okiwał go. Przeszkodkowania Tomasza Kędziory? Jezu! Jezu, no po co tak? No Jezu, sorry. Czy... Stefańczyk, Stefańczyk, dobrze.
Teraz. Stefańczyk. Stefańczyk. Furmin. Stefańczyk. Stefańczyk. Lubię placki. Uwaga! Nie! 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 O, dobrze. Żółty na Powłóckiego. Szymon Powłócki dostaje żółtą kartkę. Przetrowski. O! Kante. Jose Kante. Chciał strzelić na 1-0 na Wisłę Płock. Ale Płock, kurde, częściej tylko i odjechał normalnie. Co z tego? Jak żadna z drużyn nie trzymała bramki, no kurde, co to było? Żałosne to było. Oczywiście nic nie było tutaj. Nic tutaj nie zaszło. Byrtek. No nie no, nie wierzę. Była pierwsza taka mega grana sytuacja na strzelanie bramki dla Lecha Poznań. A! Obyśmy nie zajrzyli czwartego miejsca, bo ja chcę zdobyć tytuł, chociaż wiem, że Legia ma. Jest bardziej prawdopodobne, żeby Legia zdobyła to mistrzostwo. Ale my też mamy szansę zobaczyć. Ale ta linia też wymysłuje z jakąś tam drużyną. No chodźmy z lekką. Panie! Dobre. Bardzo dobre! Jest! Jest jeszcze. Jeszcze piłka dla nas. Szymek Pawłowski. No nie, nie wycofuj tak. No i teraz. Dobre. Tak, wiem, że Pjanić tam został transferowany do... Był transfer głośny jeden. Że... z Romy. Miralem Pjanić, a on co zajął ten... Przyszedł do Juventusu! Co mnie to obchodzi? Jak my strzelamy kolejną bramkę, już czwartą bramkę tej serii. Nicky Bill Nielsen po raz kolejny. Trzeci raz w tym sezonie. Nicky Bill Nielsen strzela gola do Lecha Poznań. Na 1-0. No, blisko było. No i nie wierzę, no kurde, ale to już nie było takim wyraźnym stronie. Kibice w Rudolie chodzi, a Furmin słodzi. Wow! Jakie to było wybicie! Nieziemskie! No gdzie? Naprawdę. Podania, skuteczność podań Lecha mniejsza od skuteczności podań Wisły Płock. Wisła Płock ma 80% skuteczności podań, a Poznań 78%, ale trudno. Nie ważne są skuteczności podań, tylko jest ważna. I strzelnictwo jest ważne i strzelanie na bramkę jest ważne i najważniejsze oczywiście bramki są. No kurde, no. Czemu nie odebrałeś tej piłki? Co? To ich bufał? Mroziński schodzi, a jakiś Rogalski schodzi. Ten Rogalski im nic nie pomoże. Bo oni grają sam. 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 Na hamak idę.
You're in this together, in my heart, this forever. Formella. This one's for you. Tylko nie. Nie. Boże, myślałem. Jose Cante, nie. Tylko nie przez ten. Przez ten głupi błąd. Dobra, idziemy na homak. Panie kurwa jedynego. Adzia! Moja. Bardzo dobrze. Ciągle moja. Kołowski podaj. Świetnie, nie do... Dobra, Szymon Pawłowski. Jeszcze przyjmie to. Świetnie. Pawłowski. No nie, no nie wierzę. Jak mogę przeblokować kogoś takiego? A spadaj. Ja mam to wygrać, rozumiecie? Gamonie. Głupie. No, teraz. Teraz. Jest! 87 minucie na koniec odcinka, tak. Perfekcyjnie. Świetne. Podanie. No i Marcin Dobrus zostawił do tego gola w tym sezonie FC Klasy. Jezu, nie. O! Jezu. Nie. Da! Puciu, puciu. Dobrze. Wybić. 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 Bardzo dobrze. No, 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 no. Co to było? Wybić, tak jest. Koniec odcinka. Koniec. Koniec, koniec, koniec. Jeszcze zobaczymy wyniki spotkań. I który jest niezależny koniec odcinka. Na którym miejscu jesteśmy? Na pierwszym miejscu! Ale do czasu. Ciągle jesteśmy pierwsi. Zobaczymy za chwilę do meczu z Koroną. Ciągle będziemy pierwsi. Już grudzie, ale okej. Zapisuję to i wychodzę. Kariera Wisła Płock, tylko tak, tylko to zapiszemy. Trzymajcie się i do wtorku.